Dzień dobry, dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę przedstawić nasz najnowszy raport Rosiniejemy, jak polscy rolnicy widzą przyszłość produkcji żywności. Może zacznę od tego, kim jesteśmy. Jako Rosiniejemy jesteśmy kampanią społeczną, która od już kilku lat dba o to, żeby produkty roślinne były dostępne. Współpracujemy z producentami żywności, współpracujemy z branżą retail, ale jednocześnie dążymy do wdrażania systemowych zmian w kierunku bardziej roślinnej diety i większej dostępności roślinnej diety, która będzie kompleksową odpowiedzią na potrzeby konsumentów, producentów, a także rolników. I dlatego właśnie powstał ten raport. Jest to pierwszy raport, który skupia się tak na całościowej transformacji systemu żywnościowego, włączając w tą transformację rolników i oddając im głos. Celem było określenie tego, jak rolnicy widzą te transformacje, czy są świadomi zagrożeń, które są przed nimi, ale też szans, które wynikają z produkcji roślinnych źródeł białka i włączeniu tych roślinnych źródeł białka do strategii żywnościowej. W raporcie udało nam się zapytać grupę 1000 rolników. To, co ważne, też ta grupa została... Jest to grupa zbliżona do danych, które otrzymaliśmy z powszechnego spisu rolnego z 2020 roku, zarówno pod kątem wielkości gospodarstw, ale też pod kątem ilości gospodarstw z hodowlą zwierząt, więc jest to grupa reprezentatywna. I chciałabym tu dzisiaj przybliżyć kilka pytań, pokazać kilka slajdów z naszymi pytaniami, natomiast więcej znajduje się w raporcie, jest tam też szerszy kontekst, więcej pytań, a tutaj chciałabym tylko takie najważniejsze elementy przedstawić. Przede wszystkim zapytaliśmy rolników, czy są świadomi tego, że zmiany klimatu wpływają na rolnictwo w Polsce. I tutaj, tak jak jest to przedstawione na wykresie, prawie 70% rolników twierdzi, że zmiany klimatu mają wpływ. Natomiast drugie pytanie, które im zadaliśmy to pytanie osobom, które odpowiedziały tak na poprzednie pytanie, czyli twierdzili, że zmiany klimatu mają wpływ na polskie rolnictwo, a teraz zapytaliśmy ich, jakie są te zmiany, czy te zmiany są pozytywne, czy negatywne. W tym przypadku prawie 65% osób, którym zostało zadane to pytanie, odpowiedziało, że te zmiany są negatywne, około 27%, że te zmiany są pozytywne. Co, łącząc to pierwsze pytanie i to drugie pytanie, daje nam taki obraz rolników, których około 45% rolników twierdzi, że zmiany klimatu mają negatywny wpływ na rolnictwo. Reszta rolników twierdzi, że jest to wpływ pozytywny, że nie ma tego wpływu, albo trudno jest im określić, jaki to jest wpływ. Tutaj oczywiście możemy polemizować, czy to 45% to czy to jest dużo, czy to jest mało. Widać, że jest tutaj pewna luka, którą trzeba by było jeszcze zagospodarować. Jest to pewna luka w świadomości, w edukacji i tego, że może nie do końca wiemy, czy te zmiany klimatu już w tej chwili wpływają na nasze rolnictwo, czy nie. Tak, zadaliśmy im też już, mając świadomość tego, jak rolnicy widzą stan obecny, zapytaliśmy ich, czy są gotowi, żeby zmniejszać swój wpływ na środowisko, czy byliby gotowi, żeby takie zmiany podjąć. I tutaj mamy... Myślę, już bardziej pozytywne liczby, bo ponad 55% odpowiada, że tak, że są gotowi, żeby te zmiany podejmować, są gotowi sprostać tym wyzwaniom. Tutaj może warto zaznaczyć, że większą gotowość deklarują małe i średnie gospodarstwa rolne oraz gospodarstwa zorientowane stricte na produkcję roślinną lub roślinno-zwierzęcą. Zapytaliśmy też, i to mogą Państwo znaleźć w naszym raporcie, zapytaliśmy też, dlaczego te osoby, które odpowiadają, że nie deklarują takiej gotowości, z czego to wynika. I to są bardzo też ciekawe dane, bo najwięcej osób powiedziało, że nie widzą takiej potrzeby. I tutaj znowu widzimy tę lukę taką świadomościową i edukacyjną. A następnie odpowiadali, że są to za duże koszty lub za duże ryzyko. Z naszej perspektywy i według naszego komentarza jest to po prostu też pole do działania państwa, żeby też rolników w tych zmianach wspierać i żeby to wsparcie było dla nich przystępne. Ważną częścią naszego raportu są też kwestie związane stricte z żywnością roślinną, z roślinnymi źródłami białka.
Ta dieta roślinna jest według nas bardzo ważna i jest ona też ważna według wielu instytucji. Komisja Europejska podkreśla, że dywersyfikacja źródeł białka i stawianie na roślinne źródła białka zwiększyłoby bezpieczeństwo żywnościowe w całej Unii Europejskiej. Zalecenia żywnościowe na całym świecie mówią o tym, że powinniśmy jeść więcej roślin, więcej roślinnych źródeł białka. Ale powstają też takie badania, na przykład organizacji takich jak Blue Horizon, które podkreślają, że ślad węglowy roślinnych źródeł białka może być nawet 15 razy mniejszy niż produkcji zwierzęcej. I dlatego też postanowiliśmy zapytać rolników w Polsce, jak oni to widzą, czy widzą w tym szansę i czy chcieliby, żeby polskie rolnictwo rozwijało się w tym kierunku. Przede wszystkim to pierwsze pytanie, które chciałam tutaj zaprezentować, czyli czy rolnicy oceniają to jako pozytywne czy negatywne zjawisko, że w sklepach pojawia się coraz więcej roślinnych zamienników, jak na przykład napój owsiany, kotlety sojowe. I tutaj widzimy, że prawie 49% rolników twierdzi, że są to zjawiska pozytywne, 33,1% widzi to jako zjawiska negatywne, 18% nie ma zdania, więc tutaj większość rolników widzi to jako coś pozytywnego, co myślę, że jest też bardzo dobrym sygnałem ogromnego potencjału, który jeszcze jest w tej branży i w roślinnych źródłach białka. Co może zaskakiwać, pozytywnych odpowiedzi udzieliło prawie 62% przedstawicieli gospodarstw rolnych zorientowanych na stricte produkcję zwierzęcą i to oni byli tutaj najbardziej pozytywnie nastawieni do tych zmian, co myślę, że jest bardzo ciekawe. Zapytaliśmy także rolników, czy rolnictwo polskie powinno się w tym kierunku rozwijać. Czy popieraliby takie wsparcie i czy tak widzą przyszłość produkcji żywności w Polsce? Prawie 41%, 40,7% rolników odpowiedziało pozytywnie, więc odpowiedziało zdecydowanie tak albo tak. I tutaj też analogicznie do tego wcześniejszego pytania również najbardziej optymistyczni byli rolnicy związani z produkcją zwierzęcą, bo w tym przypadku tak odpowiedziało 52,5% rolników, więc zdecydowanie więcej. Tutaj prawie 20% rolników nie ma zdania. Warto zauważyć, że ta ilość odpowiedzi pozytywnych i negatywnych jest praktycznie równa z lekko większą ilością odpowiedzi pozytywnych, ale to też myślę, że jest dla nas sygnał, że ten potencjał jest, że część rolników dostrzega te zmiany i jest gotowa na te zmiany, tylko też potrzebuje wsparcia i pewnych mechanizmów, które pomogą im przezwyciężyć te największe bariery, jakim jest na przykład właśnie ryzyko czy koszty finansowe. Tak, i bardzo dziękuję. To są wszystkie slajdy, które przygotowałam. Natomiast w samym raporcie tych pytań jest trochę więcej. Też szersza jest nasza analiza i zaproponowane przez nas rozwiązania, dlatego bardzo zachęcam, żeby Państwo się z całym raportem zapoznali. On jest dostępny na naszej stronie Roślinijemy, natomiast też tutaj, tak jak już było wspomniane, na rejestrację jest on też dostępny w formie fizycznej. I tam znajdują się też komentarze producentów żywności i też rolników, więc gorąco zachęcam, a w razie pytań pozostaję do dyspozycji. Dziękuję bardzo.